Dzień dobry, Ewa Wesołowska z Tygodnika Sieci z Gazety Bankowej. Witam serdecznie. Zapraszam do rozmowy z moim gościem i państwa gościem. Jest nim pan Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, wykładowca na SGH, właściciel firmy cukierniczej i cukiernik w jednej osobie. Panie profesorze, jest pan dowodem tego, że karierę zawodową i naukową można zacząć od tego pierwszego szczebla, czyli tak zwanej szkoły zawodowej, zawodówki. Ja nie wiem, czy ja jestem już jednym z nielicznych, który tak zaczynał i kończył jako naukowiec. I gdybym miał jeszcze raz zacząć, to nie wiem, czy nie postąpiłbym tak samo. Mało kto dzisiaj daje mi wiarę, że moja edukacja zaczęła się 51 lat temu i trwa do dzisiaj, znaczy pracuję. Ale czy na przykład swoim dzieciom czy wnukom polecił pan tę formę kariery zawodowej? Że mogę powiedzieć tak, że akurat obydwie moje córki, pomimo wszystko, że jedna jest dyplomatą, druga aktorką, obydwie mają dyplomy cukiernicze i w każdej chwili mogą przejąć firmy. Poleciłbym dlatego, że szkoła zawodowa w moim przekonaniu została troszeczkę nam zohydzona i stało się to z wielką szkodą nie tylko dla samych młodych ludzi, ale i dla gospodarki. Trzeba powiedzieć, że 25 lat temu mieliśmy 197 tysięcy uczniów w szkole zawodowej. Dzisiaj 65 tysięcy. Utraciliśmy wiele, i to podkreślam, bardzo wiele właśnie talentów. Talentów. Dlaczego? Bo gdyby dzisiaj zapytać, czym żyją polskie firmy, europejskie firmy, to nie ma firmy, która nie mówiłaby o ograniczeniu kosztów. Duża firma, mała i pani firma, i moja firma, i uczelnia. Ograniczenie kosztów. Drugi element to jest innowacyjność, jakby na nią nie patrzeć. Trzeci element, predykcja, przewidywanie przyszłości. I czwarty element, w Polsce się jeszcze, ale coraz częściej mówi, w Europie na pewno już, to głośno, o poszukiwaniu talentów. Właśnie, gdzie są te talenty? Nie tylko na studiach wyższych. Te talenty właśnie były u nas w szkołach zawodowych. To byli młodzi ludzie, którzy zakładali firmy, tworzyli miejsca pracy. I kiedyś żeśmy mogli postraszyć tymi talentami Europy. Dzisiaj pytanie, czy... Dzisiaj młodzi ludzie nie chcą iść do szkoły zawodowej. Ba, rodzice mówią, dziecko, nie idź do szkoły zawodowej, przecież nie wyobrażam sobie twojej przyszłości bez matury i studiów. Oczywiście, że świat się zmienił, tak? Dzisiaj mamy 1 600 000 studentów, było jeszcze więcej, mamy kilkaset też wyższych uczelni. No i oczywiście każdy chce kończyć studia. Ja powiem, że jako młody chłopak, kiedy wchodziłem do szkoły zawodowej, to moim marzeniem było skończyć studia też i mnie się to udało. Także nikt mi tej kariery naukowej również nie zamykał. Potem był taki moment, że trochę żeśmy zohydzili tym młodym ludziom to, że kształcenie zawodowe jest takie troszeczkę nie na miejscu, że trzeba skończyć studia na pewno, najpierw maturę, potem studia, bo będzie się w życiu. Ale co to znaczy zohydziliśmy? Ja myślę, że w społeczeństwie nastąpił taki trend, że przede wszystkim matura. Żadne szkoły zawodowe, tylko matura i studia i wtedy będziesz kimś. Zapomnieliśmy o tym, że społeczeństwo potrzebuje hydraulików, mechaników, fryzjerek, potrzebuje kucharzy i oczywiście potrzebuje też również ludzi, którzy zajmują się księgowością, w biurach są, wszystkich potrzebujemy. A nagle wszyscy zapragnęli być menedżerami, wszyscy chcieli kończyć studia i chcieli być na stanowiskach kierowniczych. Nie da się. Nie da się tego zrobić. Myśmy w Polsce przechodzili w roku 89 5 faz kryzysu. Pierwszą fazą to był szok. Myśmy szok przeżyli wszyscy. Druga faza to było wycofywanie się, akceptacja, dopasowanie i wzrost. No i pytanie, w którym miejscu dzisiaj tego kryzysu znajduje się kształcenie zawodowe? Ja cieszę się, że w zeszłym roku
rząd nazwał rok, był rokiem kształcenia zawodowego, jakoś tak się to nazywało, i powrót do kształcenia zawodowego. Tylko że takie kształcenie zawodowe, jakie myśmy mieli, jakiego ja się uczyłem, jakiego myśmy doświadczyli, one już nie istnieje. Dzisiaj tak naprawdę system dualny jest w rzemiośle. Szkoła... Panie profesorze, a jeszcze chciałam zapytać się o taką rzecz, bo od września tego roku weszła w życie rozporządzenie, które jakby nieco zmienia krajobraz szkolnictwa zawodowego w Polsce. Mamy teraz szkoły branżowe pierwszego stopnia, mają być 5-letnie technika, i szkoły branżowe drugiego stopnia. Właściwie to co to znaczy? Co się zmieniło? Zmieniło się dużo, dlatego że to jest jakby przemodelowanie szkolnictwa zawodowego. Kiedyś szkoła zawodowa to była 3 dni praktyki, 3 dni szkoły. Oczywiście różnie to czasami bywało, czasami było 2 dni, 4 dni. Dzisiaj mówimy o kształceniu dualnym, ale ja nie chciałbym tu być złym prorokiem, tylko młody chłopak kiedyś po 3 latach szkoły zawodowej, czy dziewczyna, kiedy zdawał egzamin czeladniczy, za 3 lata kolejny mógł zrobić egzamin mistrzowski i był kimś. Dzisiaj czasami ten młody człowiek idzie do szkoły zawodowej i on kształci się, powiedzmy, na taśmie. Ja nie wyobrażam sobie młodego chłopaka, który uczy się przykręcania śrubki w prawo, a potem w lewo. Więc wydaje mi się, że kiedy mówimy o kształceniu dualnym, to mnie marzy się takie kształcenie, jakie było kiedyś, kiedy rzemieślnicy kształcili młodego człowieka i wypuszczali go na rynek, i on był pełnowartościowym, że tak powiem, fachowcem. Oczywiście po 3 latach to jeszcze nie był jakiś tam fachowiec wielkiej klasy, ale już po 6 latach, no powiedzmy, mógł podjąć swoje... Ja tak miałem. Mhm. Ja tak miałem. Ja otwierając swoją firmę, miałem 22 lata. 22 lata miałem, kiedy jako młody chłopak, to był 74 rok, otwierałem firmę. Firma jest do dzisiaj. Żona tam pracuje, mamy swoją ciaskarnię, firma funkcjonuje i 40 parę lat firma jest na rynku. Miałem 22 lata. No dzisiaj to jest to prawie, że no byłby ktoś bardzo młody, gdyby to zrobił, ale nie jest to niemożliwe. Panie profesorze, ale tak, że tak powiem, polski rzemieślnik to kojarzy mi się z takimi zawodami, jakby tu powiedzieć, nieco tradycyjnymi, mhm, wręcz archaicznymi. Mhm. A tak naprawdę to polski biznes potrzebuje, fachowców, którzy będą obsługiwali nowoczesne linie technologiczne, maszyny, to więc może z tymi śróbkami nie jest tak do końca. Musimy to wyważyć. Musimy to wyważyć, dlatego że ja kiedyś postawiłem taką bardzo śmiałą tezę. Ja je będę bronił. W roku 1989 na 800 tysięcy wszystkich firm w Polsce 550 tysięcy to były zakłady rzemieślnicze. I nie byłoby dzisiaj takiej gospodarki dzisiaj, gdzie mamy blisko 2 miliony firm na rynku funkcjonujących, prawie 4 miliony zarejestrowanych, ale połowa z nich funkcjonuje. Gdyby nie wtedy rzemiosło, które oparło się tym wszystkim jakby modą, metodą, które gdzieś tam w różnym okresie zostały tępione, i na kanwie tego rzemiosła powstawała polska gospodarka. Ale ta dzisiaj, i tu ma pani rację z jednej strony, że polska gospodarka, polski przedsiębiorca musi zmierzyć się z 23 milionami takich firm, jakie mamy w Unii Europejskiej. W tych 27 krajach, gdzie jest 497 milionów ludzi, i ten polski przedsiębiorca, on musi dzisiaj albo umieć konkurować, obronić się, albo wchodzić na tamte rynki. I potrzebujemy rzeczywiście, to co powiedziałem na początku, zdolnych, młodych ludzi, talentów prawie że. A z drugiej strony mamy rzemiosło. Tych rzemieślników dzisiaj póki co, dzięki Bogu, mamy jeszcze mamy, i ci rzemieślnicy kształcą jeszcze tych młodych uczniów. A wchodzą nowi do rzemiosła? Wchodzą nowi do rzemiosła, i dzięki temu, że ci rzemieślnicy jeszcze tradycyjnie szkolą i kształcą, w niewielu krajach to się udaje, w niewielu krajach jest takie kształcenie jak w Polsce. Na przykład ja bym ostatnio
w Wielkiej Brytanii i tam, żeby ktoś został piekarzem, to idzie do szkoły średniej i uczy się, jest operatorem maszyn piekarniczych i tam robi chleb. Więc u nas jeszcze to kształcenie jest dosyć tradycyjne i całe szczęście, że takie mamy. Potrzebujemy też, potrzebujemy fryzjerów, potrzebujemy mechaników samochodowych, potrzebujemy restauratorów, kucharzy. No przecież tych ludzi potrzebujemy i całe szczęście, że my ich kształcimy, my ich mamy i że gospodarka polska w tej chwili jakby na powrót, jak zrozumiała, mówię gospodarka, że w tej chwili jest trend, żeby ta szkoła zawodowa, kształcenie zawodowe nabrało przynajmniej takiego kolorytu, jak miało kiedyś. Jak patrzyłam na dane statystyczne, które pokazują jakby ile absolwentów szkół zawodowych wchodzi na rynek, to w 2017 roku, czyli w tym roku, takich absolwentów było około 4000, sumując szkoły zawodowe, technika i ta licea zawodowe, tak? No to 4000. No tak, no to jest kropla w morzu potrzeb, bo tak naprawdę to przedsiębiorcy polscy, 75%, 80% według niektórych badań, w tej chwili szuka pracowników, szuka fachowców właśnie. Jest jakieś kompletne niedopasowanie systemu Nigdy, edukacji. Tak jak dzisiaj, poszukuje się fachowców. Nie pamiętam takich lat, no może gdybym się cofnął pamięcią wstecz, ja jestem na tym rynku już jako przedsiębiorca ponad 40 lat, więc były takie momenty. Ja na Śląsku mieszkałem i pamiętam, jak młodemu chłopakowi opłacało się iść na kopalnię, ponieważ nieźle wtedy zarabiał i przychodził wcześniej na emerytury, aniżeli uczyć się zawodu i w końcu potem ciężko pracować. Natomiast 10 najbardziej poszukiwanych zawodów świata nie istniało jeszcze 13 lat temu. Świat się strasznie zmienia. No właśnie. To, co kiedyś trwało tydzień, to dzisiaj trwa dzień. Dzisiaj młodzi ludzie mają bardzo wiele możliwości, mają wiele szans, ale nigdy nie było tylu możliwości, ale i tylu zagrożeń, ile jest dzisiaj. Dzisiaj, jak ja patrzę na tych młodych ludzi, czasami na studentów, to z jednej strony zastanawiam się, czy im zazdrościć, czy nie. Zazdroszczę im, że są młodzi, dobrze wykształceni, jest perspektywa przed nimi, ale z drugiej strony oni mają przed sobą naprawdę trudną walkę o to, żeby kimś zostać, żeby na tym rynku zaistnieć, żeby w końcu nie tylko założyć rodziny, ale stać się tym, kim sobie wymarzyli, a każdy ma ambicje być naprawdę gdzieś tam na szpicy. Z budżetu co roku na kształcenie zawodowe idzie około 9 miliardów złotych. To są duże pieniądze. To są duże pieniądze w porównaniu z tym... To dlaczego mamy tak słabo wykształconych fachowców? Jeszcze do niedawna 40% absolwentów szkół zawodowych nie mogło znaleźć pracy. Znaczy, ja nie wiem, czy akurat 40%, ponieważ kiedy analizowaliśmy to na przykładzie jednej z izb rzemieślniczych, to tam akurat te dane nie były aż tak wysokie. Większość z tych młodych ludzi miała pracę i jakiś odsetek już otwierało swoje firmy. Oczywiście on nie mógł zatrudniać ucznia. Skąd bierze się to, że ci dajemy tak dużo, a efekty są takie, ponieważ kształcenie jest coraz droższe. Kształcenie jest coraz to droższe, wyposażenie firm, wyposażenie zakładów, aparatura jest coraz to droższa. I dzisiaj zakłady rzemieślnicze, które kiedyś były takie, powiedzmy sobie, nieprzystające do rzeczywistości, może i siermierzne, dzisiaj stają się już zakładami nowoczesnymi. Nie mówię o wszystkich, nie mówię o wszystkich, ale część z nich musi się stać inna, ponieważ nikt do nich nie przyjdzie. Ten młody chłopak czasami jest na tyle rozsądny, czy rodzice, że dają ucznia do zakładu, który jest już renomowany. I to kosztuje, mówię, że wyposażenie zakładu kosztuje. Kształcenie generalnie kosztuje. Także co dzisiaj za darmo? Nic. Dzisiaj wiem, jak to... Panie profesorze, musimy kończyć. Szkoda. Niestety. Miejmy nadzieję, że ci wykształceni zawodowcy i fachowcy
nie będą wyjeżdżać z Polski, bo to jest nasza bolączka. Ale wie pani, to jest nasza bolączka też. My bardzo ubolewamy, że kształcimy dobrych fachowców, bardzo dobrych, i potem ubolewamy, że ci młodzi ludzie nie tylko, że wyjeżdżają, ale piszą do swoich kolegów, mówiąc, że jeśli miałby ochotę, to niech przyjedzie, ponieważ ma dla niego miejsce pracy. I to nas też boli, ponieważ my poświęcamy wiele czasu na coś, co nam potem ucieka. Talenty. Talenty. Serdecznie dziękuję państwu, serdecznie dziękuję mojemu dziękuję gościowi. Bardzo. Przypominam, pan profesor Jan Klimek. I zapraszam teraz do przeglądu portalu. Prowadzić będzie pan Wojtek Biedron i jego gościem będzie Aleksander Majewski. Dziękuję.